Was znowu z Nürburgring. Jestem w Herzbroich, w samym środku toru. Idę do mojego przyjaciela Dariusa, który właśnie szykuje się na rajd. Tym razem zabrałem rodzinkę, przyjechaliśmy kamperem. My zostajemy tu na weekend na Nürburgring Classic. W niedzielę jedziemy na Spa-Francorchamps. Lawetami dojadą nasze dwie wyścigówki. Dwa dni pojeździmy po Spa i później wracamy tu znowu na 4 dni na ring. Audi 80 GTE. Aha. Stare. 70 lat, 76. Muzyka tam jest. Ale to jest maszyna. Nie spodziewałem się, że to tak idzie. Super. Rok 76, nie? 76. Tankujemy? Tak. Ale się ludzie oglądają za tym sprzętem. Tym to... Żadne Porsche nowe i tak dalej nie robi takiego wrażenia jak to. To jest jednak, to jest unikat. Legenda, nie? No legenda. Ile litrów wchodzi? To wchodzi 60. No on trochę pali też, co? 25 litrów. 25. Ale przejażdżka. Fajnie, że jeszcze z powrotem. Taką samą trasę musimy zrobić. Nie mogę się doczekać. To jest old school, tak? No, to jest to. Ja, gut, dat zurück. Kto to? Leśniczy? No. Oni tutaj przyjeżdżają na weekendy. No. Myśliwi, nie? A, okej. Okay. Tutaj jeszcze nikt tak nie jechał. Aha. Ale co, to ich droga, czy co? Nie wiem. Wszystko im przeszkadza oczywiście. A. Samochód załadowany, można jechać na rajd. A ja nie mogę do tej pory ochłonąć po tej podobno delikatnej przejażdżce próbnej. Zostanie chyba do końca życia w mojej pamięci. Jesteśmy w samym sercu toru. Tam jest Herzbroich, za nami jest Nürburg, tam jest Kwidelbach, a dookoła jest Nordschleife. Ale właśnie po Nordschleife ktoś ostro upala, prawdopodobnie jakieś GT3. Ciekawe, czy w mleku tych krów jest chociaż troszkę oktanów, bo chętnie bym takie kupił.
za mną, tak jak widać. Powoli się kończy wyścig. Z lat tam około 30. Historyczna klasa. DTM najlepszych lat. Za chwilę wjeżdża na Grand Prix Strekę. Lepiej chyba nie mogłem. Tak, tuż koło mnie właśnie zjeżdżają z toru. Auta z lat 30. Jezus, jak tu się trze. Zwróćcie uwagę na stylówki kierowców i pasażerów. Niektórzy są tak fajnie ubrani. Miękkie nogi, zobaczcie co jest za mną. Niedoścignione marzenie od lat, od zawsze. N1. Zobaczcie jakie są szerokie tylne opony. Właśnie obok tej M1 podjechał kolega De Tomaso Pantera. Normalnie wale. Po przejażdżce do Tomaso Panterą prawdopodobnie też bym potrzebował zapalić fajkę, pomimo tego, że nie palę. Dobrze, że wziąłem rower. Chcecie trochę włoszczyzny? Proszę bardzo. Też mam taką bluzę, ale takiego samochodu nie mam. No. Chyba jakiś zlot fryzjerek. Trzydziestka dwójka AMG, żółty. Jeszcze żółta kaczka pluszowa w środku. Ależ ten silnik S14 w M3 30 się drze. Nasz przyjaciel Darius na początku lat 90. pracował dla BMW Motorsport i opowiadał, że Johnny Cecotto potrafił w czasie wyścigu wykręcić 10 200 obrotów z tego silnika. Kącik ciekawostki, Stradale uczy i bawi. Wiecie skąd są takie rejestracje, które mają w tym przypadku 0, 4 i 10. Chodzi o to, że w Niemczech nie trzeba mieć, tak jak w Polsce, cały czas zarejestrowanego samochodu. I to auto jest automatycznie zameldowane od kwietnia do października. Wiecie jak wygląda Mercedes McLaren SLR? Pewnie wiecie. A wiecie jak wygląda kilkanaście sztuk naraz w jednym miejscu? Bo ja do tej pory nie wiedziałem, ale już wiem. Wow, to jeszcze wersja 722. Tutaj nawet pan Brian 6 przyjechał. Chudo nie jest, co? Ten pierwszy prawie mnie potrącił, ale w zasadzie śmierć pod kołami czegoś takiego, okej. Wszystkie te sprzęty, które przed chwilą jeździły w wyścigu, można zobaczyć tutaj na żywo. To była krótka wycieczka po padoku Grand Prix Strekę. Cały czas jest coś upalane. Nordschleife jest dzisiaj otwarte, także każdy też może wjechać. Bardzo dużo klasyków.
Mam nadzieję, że się tam zaraz mi uda wybrać i jeszcze Wam coś ciekawego pokazać. Panowie marszałowie wpuścili mnie nawet na rowerze z przyczepką, pod warunkiem, że będę szybko jechał. No domiar szczęścia, te wszystkie SLR-y, które pokazywałem Wam, zaraz właśnie startują po wyścigu, po torze. Kupiłem komplet nowych naklejek. Tym razem nakleję je na te sprzęty, bo też pojeździły, także należy im się naklejeczka. No i przyczepce również. Jeden z najsłynniejszych zakrętów na świecie. Nie było łatwo, z Herzbroś da się tutaj dróżkami leśnymi pod bardzo stromą górę dojechać. Jakieś 2,5 km pod górę, ale opłacało się. Widać mega docisk. Oczywiście im szybciej się jedzie, tym lepiej. W granicach rozsądku. Zobaczcie na to. Wrażenie niesamowite. Wszyscy profesjonalni fotografowie tutaj się czają z niezłymi obiektywami i robią autom fotki. Później można sobie obejrzeć na stronie, między innymi racetracker.pl. Jak ktoś boi się o swoje auto, bądź brakuje mu odwagi, to robi tutaj zewnętrzną stroną karuzelę. O, jak na przykład po torcie. Trzeba pilnować momentu dokręcenia kół i kontrolować. Tutaj naprawdę nie ma żartu. Niedługo będziemy tutaj bardzo częstymi gośćmi, bo otwieramy naszą bazę na ringu. Jeśli ktoś ma marzenie, żeby tutaj przyjechać, pojeździć, wypożyczyć auto na tor, cokolwiek związanego z Nürburgringiem i motoryzacją, możecie do nas śmiało walić. Będziemy mieć tutaj z naszym przyjacielem bazę, warsztat, wypożyczalnie samochodów. Budujemy właśnie kilka aut, które też będą homologowane do brania udziału tutaj we wszystkich wyścigach. Zakładamy pierwszy oficjalny polski team tutaj na VLN-ie, w RCN-ie na początku, w wyścigach długodystansowych. No i naszym marzeniem jest wystartowanie w 24H Nürburgring. Może uda się to zrealizować w ciągu tych 5 lat.